Radio Policji. Bo ja akurat chciałbym porozmawiać z Natalią. Ojciec no, syn domniemanego terrorysty samobójcy, który zdetonował ładunek w biurowie w metrze w Petersburgu, został pozbawiony 5000 losów mamy, zaraz będzie losowanie w Radiu Z. Przecież wystarczy 4 osoby i już na kogo innego pójdzie. Losowanie. Śledczy uważają, że do wypustu doprowadził zamachowiec samobójca Akbar Żądeło. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 18. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Byk czy niedźwiedź? Serwis giełdowy w Polskim Radiu 24. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG 20 stracił prawie procent. Spośród największych spółek potaniały akcje 16. Piosenki to mają zajebiste. Aseko, JSW i PKN Orlen. Kurs w tym Radiu akcji jednej tylko spółki pozostał prymitywne, bez zmian. Po prostu ludzie, którzy tam pracują, na są strasznie prymitywni, bo tak, dostają niemałe pieniądze, gadają głupoty i jeszcze głupsze piosenki puszczają. To nie jest coś, co kiedyś jeszcze, jak był program drugi telewizji polskiej, czy pierwszy ludzie komuś tam służyli. Ludzie już nawet telewizji nie chcą oglądać, bo wiedzą, że to wszystko jest tylko na uśmiechy sztuczne. No, to po co? Ponad 22% odnotowała spółka FON, która do tej pory zajmowała się wynajmem nieruchomości, a teraz chce udzielać pożyczek dla klientów detalicznych i małych. Zaraz zobaczymy. Już za minutę będzie losować. 60 groszy. Na rynku walutowym dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,27. A tu pracocholicy w piątek, opa, 6 dochodzi, 18 pracocholicy. I zobacz, i oni cały czas noszą te belki. Debata dnia w Polskim Radiu. Można byłoby stanować, no. Jutro jest sobota, przyjdzie tylko parę osób. Przypomnę tylko, że gośćmi do debaty dnia Polskiego Radia 24 są dzisiaj Edyta Chałubińska, Tygodnik do Rzeczy i Mikołaj Wójcik z Faktu. Przejdźmy teraz do polityki. Oj, tej polityki. Polskiej. To polityki. Podwórku dwa błędy. Dużo się dzieje i chyba najciekawszym ostatnio jest oficjalna rezygnacja. Daj spokój, to jest coś okropnego. Wacława Berczyńskiego z przewodniczącego. Żeby Polacy nie umieli po polsku mówić. Wszędzie jacyś szpiedzy. Nie ma tych... No niech z błędy. Ten powie, ale takim jest polskim, charakterystycznym, no. Minimalnie przypomnieć chociaż tło, niech powie, jednej niefortunnej wypowiedzi, jednego zdania, które dr Berczyński powiedział w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej, a powiedział tam nie mniej, nie więcej. Teraz będzie dzwonienie. Mam mnie na dobrym telefonie, ale że miał wpływ na to, że Polska zrezygnowała z zakupu śmigłowców dla wojska od Francuzów. Ministerstwo Obrony Narodowej natychmiast tę informację zdementowało. Powiedziało, że ekspert od spraw Komisji do Zbadania Katastrofy Smoleńskiej nie miał wpływu na to, że to po prostu offset był nieodpowiedni. A już następna publikacja dziennika Gazety Prawnej sugerowała, że dr Berczyński miał wgląd do wybieranych przez siebie dokumentów z postępowania offsetowego, a zakończyło się to wszystko niespodziewanie złożeniem tej dymisji. Czy tu nie zaczyna się trochę robić większy problem niż tylko z Bartłomiejem Misiewiczem, który już stracił stanowisko dla ministra obrony Antoniego Macierewicza, Edyta Chałubińska? No to jest ewidentne obniżanie wpływów Antoniego Macierewicza. To jest gra na to, aby go osłabić. On był no, bardzo silnym koniem w obozie rządzącym. Natomiast teraz rzeczywiście jego pozycja chyba musi zostać osłabiona. Tak twierdzi pewnie Jarosław Kaczyński czy Beata Szydło. Sama sprawa Misiewicza właśnie była takim pokazaniem, kto tu rządzi, że trzeba, no bez wątpienia przecież Macierewicz wielokrotnie go bronił, trzymał go na tym stołku przez no tyle miesięcy, nie dał go sobie zabrać, ale może nie sam Misiewicz był tutaj ważny, tylko właśnie to pokazanie wpływu, że no liczę się w rządzie i nie będziecie mi mówili, że mam sobie dobierać innych współpracowników. Natomiast no teraz tutaj widzimy rzeczywiście taki brak no, umiejętności trzymania języka za zębami, jeśli chodzi o tego szefa podkomisji do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. No przecież wywiady są autoryzowane, więc ten pewnie też był, więc człowiek po prostu nie wie, co mówi. No i ewidentnie trzeba było się go pewnie pozbyć. Ale czy to jest tylko i wyłącznie granie na jakieś osłabienie Antoniego Macierewicza, takie wewnętrzna rozgrywka w PiS? Czy to nie jest, może my to trochę przeinterpretowujemy? Może to jest jednak tak, że
że niekoniecznie dobrych współpracowników sobie ci politycy dobierają, że niekoniecznie wszystko ta machina polityczna działa tak, jak powinna. No oczywiście, że to nie jest jedyny polityk, i że to jest teraz gaszenie pożaru. Tak to nie jest oczywiście jedyny polityk, który sobie nie najlepiej dobija współpracowników, ale zwróćmy uwagę na to, co tutaj Edyta podkreśliła, jak długo Antoniego Macierewiczowi wszystko uchodziło na sucho. Więc właśnie to przykrzyło jakieś te dziadowskie piosenki, dziadowskie. No tak, leci cała. Oni zmuszają do wysłuchania całości. Trzeba by trochę znać te sposoby wewnątrz PiS-u. Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza to jest wyjątkowa relacja w Prawie i Sprawiedliwości. I ona tak naprawdę się bierze, ma swoje źródło nie w tym, co się dzieje w ostatnich 5 czy 7 latach po katastrofie smoleńskiej. Ona się nie bierze z tego, że to Antoni Macierewicz akurat wyjaśnia katastrofę smoleńską. Ona się bierze jeszcze z czasów opozycji. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą. I Antoni Macierewicz, i Jarosław Kaczyński są z warszawskiego Żoliborza. Są w bardzo podobnym wieku. Bo Antoni Macierewicz jest ledwo... Co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy, debilu? A mimo to Jarosław Kaczyński, ten bez nogi, ten lewańczy. Co to ma do rzeczy? Oni sami nie wiedzą, co rzutowało na ich sposób myślenia. Co to ma do rzeczy? Tam mieszkał. Próbował wejść w to środowisko, w którym rządziły dwie osoby. Jacek Kuroń i Antoni Macierewicz. Tak. Oni byli guru opozycji. Ich się słuchało. Na spotkanie się przychodziło po to, żeby posłuchać, jak dyskutuje Kuroń i Macierewicz. I Jarosław Kaczyński był jednym z tych słuchających. I no, każdy z nas wie, że jeżeli ktoś był dla nas guru, nie wiem, 30-40 lat temu, no to tym bardziej, kiedy nagle staje się twoim podwładnym, nie przestaje tym guru być. Kończ, ja dziadu tę piosenkę swoją beznadziejną. Wykorzystywał, potrafił to wykorzystać po to, żeby ugruntować swoją pozycję polityczną do tego stopnia, że w pewnym momencie i Jarosław Kaczyński, i wszyscy dookoła w PiS-ie byli przekonani, że Antoni Macierewicz im wolno więcej. No cała sytuacja z Misiewiczem utrzymująca się przez tyle miesięcy utwierdzała ich tylko w tym przekonaniu, tysięcy że jemu wolno więcej. Gdzieś do kogoś jednego zadzwonią, to co ci z tej szansy? Prawa i Sprawiedliwości mieć jedną taką sprawę. Od takich mechanizmów. Bądź to piosenkę! Zawsze można było skupić na chwilę uwagę na jednego pana, który był w zasadzie rzecznikiem prasowym, nieznaczącym figurą, ale któremu salutowali żołnierze, a który jechał na dyskotekę. To w zasadzie była błaha sprawa. Nie jest to ciepłe, nie jest to ludzkie. To jest takie gadzie. No nie pasuje do kraju wierzącego. Ale oni chcą odciągnąć ludzi od wiary w jakiegokolwiek Boga. A jeszcze jak pieniądze wygrasz, to będziesz wtedy słuchała tylko Radia Z, ale więcej nigdy już nie wygrasz. To zaraz się podoba. Się albo raz, albo wcale. Co tak naprawdę ten temat przykrywa? Co to że tak nie działają. Dziadostwo, kurwa, garkotnictwo leci. No tak, ale trzeba podkreślić jedną rzecz. No, Misiewicz nie był nawet do tańczenia to się nie nadaje. Bardzo szkodzi wizerunkowi Prawa i Sprawiedliwości. Zwłaszcza młodzi. Znowu, wrócę w tej audycji do ludzi młodych. Denerwują się. Denerwują się, ponieważ kiedy kończą studia i nie mogą znaleźć pracy, bo nie mają znajomości. Tutaj mamy przykład chłopaka, który tych studiów nie ma. Zadzwoni do kogoś oczywiście, że jest. Halo, dzień dobry. No, jakiś coś ktoś, wiesz, mówię ci, kilka tysięcy telefonów, to gdzie to oni w twój pocelują, człowieku? To są po prostu takie szanse, że wiesz, szkoda nawet tych SMS-ów, 2,60, 2 ileś, bo to oni zarobią. To jeszcze i tak, proszę Państwa, nie jest najgorsze oszustwo. Ale najlepsze oszustwo to ma firma Orange. I pod patronatem firmy Orange. W ogóle ta firma Orange to jest zastanawiająco oszustystyczna. Ja kiedyś wygrałam, proszę Państwa, telefon za darmo na cały rok. No pożyczyłam tej babie Lidzie, niech ona dzwoni. Bo ona mówi, że ja mam tak dużo tych telefonów, to ja bym mogła jej pożyczyć. Ja mówię, nie, nie dlatego ci pożyczam, że mam za dużo tych telefonów, ale że no jeszcze ciebie lubię, bo już ciebie nienawidzę, ale jeszcze ciebie lubię. No to pożyczyłam jej ten telefon, ona teraz tak na
No i ta wiocha jechała i tak chciała ukradkiem z tym telefonem uciec, ale wiedziała, że ja jestem, to ona nie ma szans, ale tak już wiedziała, że ja pozwolę, już tak wyczuła. Ja mówię, bierz ten telefon, tylko nie zapomnij przybierz. No i ten telefon 503, numer już proszę nie dzwonić, bo nie podam dalej, że to na cały rok jest za darmo, za darmo, za darmo. Dobrze, będę dzwonić, jest ok, szafa gra, proszę Państwa, no i gra w Jeepa. Ja gram w Jeepa, tam 3,60. I chyba ze 40-50 razy tak zadzwoniłam i potem patrzę abonament, 1100 zł. Ja mówię, kurwa wasza macie. I to nie weszło wcale na ten telefon, który za zarejestrowanie 1000 zł dostał bonusu. Tylko weszło mu w ten abonament, który jeszcze jakby nie wszedł za darmo na cały rok, to było wcześniej. No, także widzicie Państwo. W ogóle te SMS-y wszystkie to są płatne, bo to zdaje się chyba, czy to już był ten abonament. I on stanął wtedy, kiedy trzeba było w ogóle zapłacić tę kwotę. 1100, ona ustaliła, że ustalimy minimum. No to minimum wynosiło 997 zł, czyli 1000 zł. 1000 zł jakbyś wygrała, 1000 zł wydała. Także takie, proszę Państwa, dziadostwo w tym Orange, że oni oszukują, że to wcale nie z tej wygranej, z tych bonusów 1000 zł, a poza tym po drugie oszustwo w Orange polegało na tym, że wcale nieprawda, że każdy telefon, każdy numer otrzymywał 1000 zł za przepisanie. Że mogłaś tam dzwonić, no i coś się tam mogła. 35 zł włączysz sobie dzwonienie za darmo, SMS-y za darmo i coś się tam mogła. I tak tego 1000 zł nie mogłaś spożytkować, użyć, tak jak ja nie mogłam użyć. Tylko mi weszło na mój abonament. Proszę Państwa, po trzecie firma Orange czerwona jako pomarańczowa jest oszustystyczna, bo na placu, nie na placu, na rondzie wiatraczna mają punkt Orange. A Mareczek mówi, słuchaj, oni nie mają pełnej wiedzy Orange. Jak to nie mają pełnej wiedzy Orange? Jak to jest Orange? To nie jest takie Orange, jak ci się wydaje. Ja wiem, ale telefon można kupić, jak komuś nie odpowiada. Ale wiesz, ale oni stosują różnego rodzaju oszustwa, że to jest na przykład podobne do Orange. I właśnie w tej firmie Orange, podobnej do Orange, mówi facet, że ja mogę sobie kupić telefon, którego pomimo, że ma 13 megapikseli, to nie jest najmniej, ale nie jest najwięcej, ale ma rozdzielczość to 13 megapikseli, ale ma, proszę Państwa, poziom laiki. Laiki. Ja już chciałam kupić i 360 zł trzeba zapłacić na start. Ale patrzę, że na karcie jeszcze nie mam forsy. To myślę, no wie pan co, to ja sobie poczekam. A to okazuje się, że to nie laiki, tylko że to jest nazwa zbliżona do laiki. Te wszystkie firmy, one podobne. Także proszę Państwa, oszustwa. W Orange są same oszustwa. Dlatego przeszłam dwa numery z Orange. Zabrałam, przeniosłam do T-Mobile'u i to co, że ten Mareczek chytrze wyciągnął te 600 zł bonusu na lodówkę w Orange Złote Tarasy, bo oni wszędzie gdzieś mają jakiś Orange. No to te firmy pseudo Orange czasem potrafią zdradzić tę firmę Orange, że te babki z Orange przy Placu Konstytucji były zdziwione, że myśmy miały 600 zł bonusu za zlikwidowanie światłowodów, a potem włączenie światłowodów z powrotem. No to właśnie o to chodziło. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Także proszę się nie przejmować, jest wszystko pod kontrolą, jest wszystko ok. Że gdy nadaje to nasze radio, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Zamieszanie z ekspertem. No, jest dobrze. Wkurzenie trochę bije w Antoniego Macierewicza. Nawet jeśli Donald Tusk przyjeżdża na przesłuchanie i twardzi zwolennicy z kodu. Donald Tusk przyjeżdża na przesłuchanie. Tam odprowadzać, odklaskiwać i śpiewać mu 100 lat i Donald Tusk na białym koniu trochę z nią miał przyjechać. I okazuje się, że samemu PiS-owi to nikt nie szkodzi. Jest, są też Counterpublic opublikowany przez PAP.
Gdyby wybory odbywały się teraz, to uwaga, na PiS głosowałoby 38% ankietowanych. No, proszę Państwa, jak my pracujemy w Centrum Informacji, to dlaczego nie mielibyśmy mieć racji? Jeżeli my pracujemy w Centrum Informacji, to dlaczego nie mielibyśmy mieć racji? Mamy rację. We are right. U nas prawda, u nas racja. No a ten Zbynio mówi, że jak jest po angielsku... Według mnie mimo wszystko, a kwestiąc od tego sondażu, bo tutaj... No to na raj, jakie to słowo? To jest klasyczny sondaż robiony... Nieważne, ale wiesz, po angielsku, a po hebrajsku, a po grecku to jest różnica. No, raj to jest paradise. Paradise. I to jest ze starego polskiego słowa paradyż. Paradyż. Także proszę, proszę, proszę. Zaraz będę wyganiać, wygonię. Kurwa, jak ktoś tu będzie siedział jeszcze jakieś cegły składał sobie, dom budował. Ja mówię, będziecie budować domy, ale nie będziecie w nich mieszkać. Zobacz, jakiś lezie. Biały kask, na patrzę, zielona kurtka. Jeszcze idzie, będzie coś tu robić. Patrz. Czy to nie jest ten sam wariant? Chcą się zabrać i siłą rzeczy z tego pierwszego punktu wynika... No zobacz. Bo dlaczego PiS może cały czas grać 500+ i to przypominać? No dzięki kompletnej bezradności i słabości opozycji. No to, co Platforma wyrabia z hasłem 500+, to woła o pomoc do nieba i o tym się książki powinno pisać, tak? Ta sama Platforma, która w kampanii... Poszedł debil na budowę, wiesz? Przypomniał przy okazji... No dobrze, niech sobie idzie. Mówiło, że nie, w ogóle to beznadziejny program, budżet się zawali, Grecja i tak dalej. Potem przeszło na pozycję, to skandal, że cię pierwsze dziecko nie dostanie. Zbynio to męczący, dwie osoby wykończył, Stasiek uciekł, a ten Rysio się rozpił i teraz boi się przyjść. Bardzo dobrze. Nie pytamy w ogóle o to, nagle twierdzi, że będzie tylko wykorzystano wtedy, że to dzięki nam macie, a oni mogą przyjść i wam zabrać. Dzięki temu to cały czas robi dłużej. A druga rzecz to jest, że niestety Platforma i cała opozycja nie zachęcają wyborców w żaden sposób, żeby chcieć na nich głosować. Są takie badania i to są badania nie sondażowe, tylko badania naukowców, to robili socjologowie na Uniwersytecie Warszawskim, że ponad 66% ludzi ze kilka miesięcy temu jest przeciwnikami tego rządu. Jak to się nie przekłada na wynik poparcia sondażowego, ponieważ to nie oznacza, że nikt głosował na Platformę, na Nowoczesną, na PSL, na Partię Razem, na Kukiza, na kogokolwiek innego. Oni nie mają na kogo. A tymczasem Platforma nie odcina się od Komitetu Obrony Demokracji, to ci ludzie tam przychodzą i też do nas troszkę razem z politykami Platformy. I to w sytuacji, kiedy na przykład dzisiaj w Krakowie rusza proces i na ławie oskarżonych siedzi jeden z liderów KOD-u, który był z tej grupy muzycznej. To dlaczego Platforma nie chce się odcinać od tych ludzi? I czy w ogóle może się pojawić jakaś siła społeczna, inna od tych wypalonych polityków w opozycji? Edyta Hołdyńska. Platforma Obywatelska nadal gra antypisem. Czyli po prostu PiS jest zły i to jest jedyny argument, który teraz mają. 500+ jest złe i każdy argument, który to potwierdza, podają. Natomiast nie mają jakby realnych teraz pomysłów, jak to wszystko odkręcić. Tę swoją porażkę, którą ponieśli po 8 latach rządzenia. Polacy bardzo dobrze pamiętają te 8 lat nadal i pamiętają te wszystkie awantury, jakby to, co się dzieje teraz i w Prawie i Sprawiedliwości. Widzą rzeczywiście zdroworozsądkowi odbiorcy, widzą, że to jest tylko granie właśnie na to, że PiS jest zły. No natomiast zdrowy rozsądek każe też popatrzeć na to z innej strony, chociażby Trybunał Konstytucyjny, że to jest po prostu walka o swoje. No, wygraliśmy wybory i mamy prawo teraz rządzić. No a Platforma cały czas mówi, że nie, że jednak PiS nie ma prawa rządzić i źle zarobi i oni robiliby to lepiej. Nie mają realnych chyba pomysłów, no chociażby jakichś projektów w Sejmie. Dobrze, odejdźmy na chwilę od polityki, bo została nam ostatnia część audycji, a jest bardzo ciekawa rzecz. Po pierwsze to w Pałacu Prezydenckim wręczą dzisiaj noty identyfikacyjne członkom rodzin 12 ofiar komunistycznego terroru. Tu dalsza świetna praca profesora Szwajcarskiego.
Jarosław Grzyka z IPN-u, a jednocześnie mamy teraz sondaż przygotowany dla Polskiego Radia 24. Wydawać by się mogło, i cała opozycja z przekąsem często mówi, że to taka polityka obecna, nawet w szkołach też wkraczająca, patriotyczno-żołnierzo wyklęta, to jest trochę z lekceważeniem mówione, a jest tego dużo. Mówi się o tym teraz bardzo wiele. Jednocześnie, jak zbadano w sondażu, zadano pytanie, kim był rotmistrz Witold Pilecki, to okazuje się, że 66% ludzi nie wie. A wydawałoby się, że to ta postać to już naprawdę mocno została naświetlona. Jak to jest możliwe, Mikołaj Wójcik? Według mnie niestety będzie tak dalej. Może to będzie 50 parę, może będzie 60 parę do momentu, aż no jednak mimo wszystko tej polityki historycznej nie wyprzęgniemy to troszkę z tego IPN-owskiego zacięcia, z tego troszkę takiego stawiania takich pomników, no jednak takie pomniki, które w dzisiejszych czasach przemawiają bardziej. Ale przecież to właśnie było to przywracanie tych ludzi tak naprawdę do pamięci. To się teraz odbywa, oczywiście, oni to byli jest zapomniani. Bez wątpienia to, że oni zostali przywróceni do pamięci, oni się mówi, tylko jeszcze znowu to samo, co z Antoni Macierewiczem. Skuteczność. Według mnie, dopóki ktoś naprawdę nie pójdzie po rozum do głowy, a już takie pomysły się pojawiały i mówił o tym wicepremier Gliński, mówił o tym wiceminister Jarosław Sellin i mówił o tym politycy PiS-u, no w dzisiejszych czasach trzeba zrobić z kogoś, żeby on się utrwalił w pamięci, postać trochę popkultury, w dobrym tego słowa znaczeniu, a nie złym. Czyli o takim rotmistrzu Pileckim, którego historia... Powinniśmy zrobić film, nie taki jak historia Roya i nie film, który będzie tak naprawdę w cudzysłowie bogobojnym filmem, tylko po prostu no, to był człowiek, który tak naprawdę, którym, jak ja mówię, James Bond powinien myć buty. No to tak? Mam nadzieję, że coś filmowcy nas słuchają i wezmą sobie do serca. Ja polecam wszystkim historię rotmistrza Pileckiego jako agenta polskiego wywiadu w latach 30. przed wojną. Bo to oczywiście, że poszedł do Oświęcimia, że tak, chcę pan powiedzieć, że to jest znane, ale 66% nie wie. Znane wśród tych, którzy wiedzą, ale tak naprawdę jakby pokazać całą jego historię, no to jest historia, którą moglibyśmy spokojnie opowiadać wszędzie, a niestety mamy cały czas taką sytuację, jak mieliśmy na przykład parę lat temu z Enigmą, tak? Polska historia, którą Brytyjczycy nam ukradli i już nie da się jej odkraść. Zapytam jeszcze Edytę Chodyńską, może zdążymy tylko podsumować, może właśnie jest inaczej, może powinniśmy jeszcze szerzej z tym wychodzić. Tak szeroko już idziemy i nie powinniśmy tego załamywać, tylko właśnie cały czas mówić, wkraczać do szkół, propagować tę wiedzę mimo wszystko, bo przywróciliśmy w jakiś sposób, wydawało się, linkę rotmistrza Pileckiego, ale okazuje się, że jeszcze dużo przed nami chyba. Oczywiście i małymi kroczkami powoli do przodu powinniśmy to robić. Oczywiście spektakularne takie hollywoodzkie produkcje oczywiście byłyby potrzebne i powinniśmy robić takie filmy i pokazywać ludziom historię rotmistrza Pileckiego również. Natomiast to widać też w Wielkiej Brytanii właśnie. Tam są Polacy, jest ich taka dosyć pokaźna grupa, jak wiemy, którzy, ci, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce, po prostu założyli organizację polonijną i przywracają pamięć właśnie o takich żołnierzach wyklętych tam na wyspach, bo też wielu z nich przecież po zakończeniu II wojny światowej wyjechało, uciekło potem od tego, co się działo u nas w kraju. Oni tam, niektórzy jeszcze żyją, a ci, którzy nie żyją, mają przez te organizacje polonijne naprawdę pięknie zapewnianą pamięć. I opowiadał mi to raz właśnie George Wyczyński, nasz człowiek Wielkiej Brytanii, który po prostu jeszcze 5 lat temu stawiał jako jedyny znicz, a teraz jest tam ich bardzo dużo i są kwiaty, także idziemy w dobrym kierunku. No może to się trochę bierze z tego, że dużo przedstawiamy w postaci drukowanej, a tymczasem, jak wynika z podsumowania czytelnictwa od dekady, czytelnictwo w Polsce utrzymuje się na poziomie 40%. 60% Polaków nie czyta książek, a 37% tylko czytało w ciągu roku jedną książkę. To dramatyczny wynik. Nic, żadne akcje nic nie dały. Mikołaj Wójcik. No niestety, to jest choroba naszej cywilizacji. Wszystko jest coraz szybciej, wszystko jest coraz krócej. Zalew informacji jest z każdej strony. My to widzimy przy badaniach na przykład czytelnictwa naszej gazety, że często, mimo że
to jest tabloid, więc te teksty nie są jakieś specjalnie duże, to nawet do tych tekstów już ludzie nie zaglądają, wystarcza im nagłówek, podtytuł, jakaś mała rameczka, takie 400-500 znaków to jeszcze, ale jak przecież taki dłuższy tekst to już jest męczące. Książka niestety też odrzuca. Jedyna nadzieja w młodym pokoleniu, no to... że my jako młodzi rodzice będziemy zarażać nasze dzieci czytaniem miejmy nadzieję jeszcze to, że tak się stanie. Dziękuję Państwu bardzo. W audycji uczestniczyli Edyta Hołdyńska, do rzeczy Mikołaj Wójcik Fakt. Żegna się z Państwem Łukasz Zboralski. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Reklama. Teraz MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem, a potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Cześć, tu Adam Mały. Pytacie co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Niespodzianka, rata gratis. Kup na raty telewizor LG 55 cali 4K Ultra HD Smart za 3999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny w każdy piątek po 18. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. Minęła 18. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Chcielibyśmy upewnić naszych polskich sojuszników, że stoimy z nimi ramię w ramię i że podzielamy obawy Polski dotyczące agresji rosyjskiej, oświadczył przewodniczący Izby Reprezentantów USA Paul Ryan. MON proponuje więcej pieniędzy na armię. Projekt pozytywnie ocenia członek Sejmowej Komisji Obrony i poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Tych środków finansowych będziemy potrzebowali coraz więcej. W wieku 87 lat zmarła rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz. To ogromna strata dla polskiej kultury, podkreśla minister kultury Piotr Gliński. Smutna wiadomość dla polskiej kultury, dla polskiego społeczeństwa. Wybitna twórczyni zmarła. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Przyjechaliśmy podziękować rządowi polskiemu. Chcielibyśmy upewnić także naszych polskich sojuszników, że stoimy z nimi ramię w ramię i że podzielamy obawy Polski dotyczące agresji rosyjskiej, powiedział przewodniczący Izby Reprezentantów USA Paul Ryan. Ryan spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosił po tym spotkaniu oświadczenie w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił, że reprezentuje Kongres Stanów Zjednoczonych jako szef delegacji łączącej obie partie reprezentowane w Kongresie. Przewodniczący Izby Reprezentantów USA podziękował też Polsce za to, że jest gospodarzem dla wojsk amerykańskich stacjonujących w naszym kraju. Z Paulem Ryanem spotkała się też premier Beata Szydło. Więcej pieniędzy na modernizację armii i większa liczba żołnierzy. To najważniejsze zapisy projektu nowelizacji ustawy o siłach zbrojnych autorstwa MON, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zakłada, że wydatki na wojsko będą rosły stopniowo od 2019 roku, żeby w 2030 osiągnąć poziom 2,5% PKB. Projekt pozytywnie ocenia członek Sejmowej Komisji Obrony i poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Polityk przypomniał, że co prawda budżet MON jest duży, bo wynosi 34 miliardy, ale modernizacja jest tak opóźniona, że należy to nadrobić. Tych środków finansowych będziemy potrzebowali coraz więcej, dlatego też wydaje się, że w kontekście z jednej strony modernizacji technicznej, z drugiej strony zwiększenia liczebności polskiej armii, zwiększenie wydatków na obronność naszego kraju jak najbardziej słuszne. MON planuje, że polska armia w ciągu najbliższych lat będzie liczyła około 20 tysięcy żołnierzy. 130 tysięcy etatów będzie zarezerwowane dla żołnierzy zawodowych, pozostała część dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Posłowie przyjęli projekt ustawy o zwalczaniu niedozwolonych substancji w sporcie. Zakłada ona m.in. powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. Ma ona współpracować ze służbami śledczymi w zakresie ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping. Agencja zastąpi obecnie funkcjonującą Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. To bardzo dobra zmiana, powiedział Polskiemu Radiu 24 dyrektor biura komisji Michał Rynkowski. To pozwoli niewątpliwie na intensyfikowanie działań antydopingowych i też na zniesienie polskiego systemu antydopingowego z tego rodzaju. Ustawa rozszerza także pakiet sankcji za udział w procederze stosowania dopingu. Takie rozwiązanie chwali wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. W końcu wymienia się w sposób jednoznaczny karanie osób, które są zaangażowane w podawanie, dystrybucję środków dopingujących. Mam nadzieję, że to rzeczywiście karani będą nie sami sportowcy, tylko również ci, którzy odpowiadają za proceder dopingowy, a do tego zaangażowanie służb będzie niezbędne. Ustawa przewiduje kary za podawanie dopingu nieletnim, handel niedozwolonymi środkami i podawanie tych substancji bez wiedzy zawodników. Sejm przyjął ustawę jednogłośnie. Egzamin gimnazjalny przebiegł bez zakłóceń. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik mówi, że mimo problemów pierwszego dnia wszystkie egzaminy się odbyły. Otrzymywaliśmy jakieś zgłoszenia dotyczące tego, że spadł śnieg i nie ma prądu. To tutaj i dyrektorzy szkół, i dyrektorzy okręgowych komisji, i w ogóle pracownicy wszystkich tych instytucji stanęli na wysokości zadania i wszystkie egzaminy się odbyły. Nie było najmniejszych problemów z tym. Nie będzie żadnych uczniów, którzy będą musieli przystąpić do egzaminu w czerwcu, dlatego że egzamin nie mógł się odbyć w kwietniu. Podejście do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły. Jego wyniki są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki egzaminu będą znane 16 czerwca. Zmarła rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz, miała 87 lat. Artystka była znana głównie jako twórczyni abakanów, dzieł, które zrewolucjonizowały rzeźbę i tkaninę artystyczną. To ogromna strata dla polskiej kultury, podkreśla minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Wybitna, jedna z najbardziej znanych rzeźbiarek, w zasadzie instalatorek, Magdalena Abakanowicz była prekursorką w tych działaniach, z których jest znana te słynne abakany, no właśnie nazwane od jej nazwiska. Piękne rzeczy, realizacje łączące rzeźbę z przestrzenią, rzeźbę pokazywaną na przykład w sposób taki zagęszczony poprzez multiplikowanie postaci, bardzo ciekawe, charakterystyczne, smutna wiadomość dla polskiej kultury, dla polskiego społeczeństwa, wybitna twórczyni zmarła. Magdalena Abakanowicz miała ponad 100 zagranicznych wystaw. Jej nazwisko znajduje się we wszystkich leksykonach sztuki współczesnej. Prognoza pogody. Wieczorem i w nocy na ogół pochmurno i deszczowo. Okresami opady deszczu ze śniegiem i przemieszczające się z północy na południe. W rejonach górskich śnieg. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie Polski do 6 na południowym zachodzie, a w rejonach podgórskich od 0 do 4. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, na północy kraju w porywach do 65 km, a na wybrzeżu w porywach do 80, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy J5 2016 za jedyne 799 zł, dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl.
jest okazja do złowienia. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie, to przenieś numer do Plusa. I wybierz abonament ze smartfonem w najniższej cenie. Tak, tak, dobrze słyszysz. W Plusie abonament ze smartfonem Samsung Galaxy J7 jest w najniższej cenie. A ten smartfon ma flash do selfie. Skorzystaj z najniższej ceny już dziś. Smart Dom. Domowy program oszczędnościowy. Szczegóły na stronach operatorów i w punktach sprzedaży Plusa i cyfrowego Polsatu. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. No, synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No, ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Niskie ceny, Media Expert. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Media, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę i bez limitu za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata. Za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Przyjdź do salonu lub zadzwoń. 801-801-100. To była reklama. 8,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio 24. Jest piątek, 21 kwietnia. Rozpoczynamy wieczór w Polskim Radiu 24, a dziś tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa dużą dawkę tematów gospodarczych, międzynarodowych i sportowych. Naturalnie nie zapominamy także o kulturze, od której właściwie zaczniemy już za chwilę. Maja Kluczyńska i Paulina Kowzią przedstawią propozycję na to, jak aktywnie, w dobrym tego słowa znaczeniu, spędzić rozpoczynający się właśnie weekend. A do sprawy kultury wrócimy także po godzinie 19. Wtedy porozmawiamy o dwóch akcjach w Wielkiej Zbiórce Książek 2017 i Szlaku Zaczytanych Ławek. Błażej Prosiński, dobry wieczór, zapraszam do północy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Minateka.pl. Polskie Radio 24 zaprasza na weekend kulturalny. Maja Kluczyńska, witam Państwa i dzisiaj zapraszam Państwa do Szczecina, do Opery na Zamku, ale na jakie wydarzenie, to o szczegółach za chwilę opowie o tym nasz gość, pani Natalia Babińska, reżyser spektaklu operowego, za chwilę o tym będziemy mówiły. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wraca na scenę operową. Tutaj szczegółowo powiem 23 kwietnia, 4 maja i 6 maja. No, niezwykłe wydarzenie, jeśli chodzi o operę. The Turn of the Screw, dokręcanie śruby Benjamina Tena. Pani się uśmiecha, bo chcę jeszcze przytoczyć pani reżyser recenzję. Na przykład, był to bezapelacyjnie najlepszy spektakl w tym sezonie. Chodzi o ubiegłoroczne podsumowanie wielosezonowe, które mogliśmy zobaczyć, włączając w to renomowane sceny. Ta opera jest horrorem precyzyjnym, niczym proza Stephena Kinga. Szczecińskie dokręcanie śruby to bardzo dobry spektakl. Piękna, ale jednocześnie tajemnicza i niepokojąca muzyka Britena pozostaje na długo. I mogłabym tak właściwie przez całe nasze spotkanie cytować te wypowiedzi. Proszę powiedzieć, czy fakt, że do tej pory nikt Britena w Polsce nie wyreżyserował tego tytułu, to było wyzwanie dla Pani? Z ciekawości, z chęci takiego właśnie też podjęcia tej próby, z zaprezentowania polskim widzom akurat tego twórcy?
Myślę, że akurat fakt, że było to pierwsze polskie wykonanie tego utworu, był bardzo pomocny, ponieważ zawsze takie wydarzenie, że pierwszy raz coś się robi, przyciąga widzów i przyciąga recenzentów. I to jest dziś bardzo cenne, żeby, zwłaszcza dla takiej opery jak Opera na Zamku, do której no, dojazd nie jest najwygodniejszy, a z drugiej strony opera ma dużo ciekawych wydarzeń i duże też ambicje, jakoś, żeby wyjść poza jakieś lokalne środowisko i lokalne znaczenie. Posiadanie takiego tytułu i takiego wydarzenia jest magnesem. Także było to dla nas wszystkich duża pomoc. A z drugiej strony no, trudno mówić tutaj, że robimy coś świeżego, przecieramy jakieś zupełnie nowe szlaki, bo Turn of the Screw jest tak znaną operą na świecie i już tyle jest wykonań, które wręcz są rozpowszechnione w internecie, że no, pierwszy raz to absolutnie nie był i mogliśmy się już zapoznać z tym, co zrobili inni twórcy, żeby chociażby cudzych pomysłów nie powielać, ale też się uczyć na cudzych błędach, żeby wiedzieć, które rozwiązania, które tropy inscenizacyjne są dobre, typu klaustrofobiczne przestrzenie. To jest fajny trop. Natomiast przestrzenie jakieś otwarte, szerokie, pozostawianie wielkiej sceny, to są rzeczywiście wnętrza, w których by się ten utwór nie sprawdził. Bo to jednak chodzi o te przytłaczające ściany wiktoriańskiego domu, które wreszcie zgniatają człowieka jakoś. Także cieszymy się, że to nie było zupełne prawykonanie, myślę, pod tym względem, bo mogliśmy nadbudować coś, co już do tej pory powstało, a z kolei to, że w Polsce pierwszy raz to zrobiliśmy, to myślę, że dla wszystkich widzów i dla nas było dobre. Najcenniejsze są te recenzje, w których konkluzja jest taka, że Opera na Zamku w Szczecinie przygotowała wydarzenie nie tylko jednego sezonu, co potwierdza fakt, że jednak będzie szansa dojechania do tego Szczecina. Serdecznie zapraszamy i obejrzenia spektaklu operowego. Pani reżyserii. Tak, no mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Natomiast też jest fajne, że spektakl wyszedł też z samej opery. To znaczy, że będzie wykonany nie tylko w ramach repertuaru opery, ale także na festiwalach. Gramy w ramach festiwalu Kontrapunkt 23 kwietnia, z tym, że to będzie też wystawienie w Operze na Zamku, ponieważ Kontrapunkt dzieje się w Szczecinie. A później jedziemy do Bydgoszczy i 4 maja wykonujemy Turn of the Screw w Operze Nowa w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Także cieszę się, że spektakl zaczyna podróżować i dzięki temu oczywiście więcej widzów może go zobaczyć. A proszę powiedzieć, co było największym wyzwaniem dla reżyserki? Fakt, że opera na Zamku i w Szczecinie, fakt, że scena obrotowa, że możliwości technologiczne, powiedzmy in plus, tylko 6 wykonawców, czy też młodzi dzieci, artyści pochodzący z castingu, czy też wyreżyserowanie spektaklu operowego i tak i ścisłe powiązanie tego spektaklu z muzyką i z rytmem dokręcania śruby, jak piszą krytycy. Mam nadzieję, że zapamiętałam wszystkie, wszystkie możliwości do wyboru, ale no, muszę przyznać, że to, co było największym wyzwaniem, akurat nie padło. Psychologia, czyli emocje. Nie, emocje, sam temat. Bardzo taki do dzisiaj wstydliwy temat, który jest w ramach libretta, na szczęście dla opery, dla nas wszystkich i w ogóle dla jakości artystycznej, nie jest nazwany wprost. Natomiast tak naprawdę problemem jest erotyka. I to erotyka, która już dotyczy dzieci. I o takich rzeczach bardzo ciężko mówić dzisiaj, a co dopiero w momencie, kiedy powstawało libretto, czyli w czasach wiktoriańskich. I ja, szczerze mówiąc, tego najbardziej się przestraszyłam, kiedy dostałam propozycję zrealizowania tej opery, ponieważ wiedziałam, z czym się będziemy zmagać. Raz sama się zastanawiałam, czy to jest w ogóle etyczne, no bo możemy oczywiście mówić o zawoalowanej historii erotycznej, jakoś na scenie, w ramach przedstawienia, nie pokazywać wielu rzeczy,
ale już wiem z doświadczenia, że już w pracy z aktorami nie można pewnych rzeczy nie nazywać. Trzeba wejść dużo głębiej w psychologię i w prawdę jakoś, żeby nawet część tych spraw widz odebrał na scenie. I dodanie do tego jeszcze aktorów dziecięcych, no dla mnie to było na początku niewyobrażalne. Co, jak ja to zrobię z tymi dziećmi? Jak ja śmiem w ogóle za takie rzeczy się brać? Co na to powiedzą rodzice? Mm-hmm. I tak dalej. Więc w pierwszej chwili myślałam, żeby nie brać dzieci do tego spektaklu, tylko jakichś młodych, dorosłych. No ale nosiłam się z tym zamiarem, nosiłam i oglądałam też na przykład inne wersje, bo jest wiele wersji dostępnych już w internecie, w których zarówno biorą udział dzieci, jak i dorośli. No i stwierdziłam, że jednak no, artysta, nie moralista, wziął górę tutaj, że no jakość, niepowtarzalna atmosfera, jaką wnosi ze sobą dziecko na scenie, jest no bezcenna. Mhm. Nie można tego zastąpić wielkim kłamstwem, kiedy to dorosły usiłuje grać dziecko. To po prostu tracimy wszystko. Cała prawda i tragizm tej historii jest niesiona tak naprawdę przez te dzieciaki na scenie. Nie można z tego zrezygnować. I zdecydowałam się na fortel, żeby dzieci od początku do końca nie wtajemniczać, o co tak naprawdę chodzi. Tylko faktycznie, jeżeli mamy na scenie poetycką scenę jeżdżenia na koniku na kiju, to chodzi o konika na kiju. Jak przychodzi do chłopca duch Quinta, to przychodzi po to, żeby się bawić, żeby namawiać go do jakichś psikusów. I stwierdziłam, że tym tropem, takimi fortelami, nie nazywanie rzeczy wprost, poprowadzę wszystkie próby. Oczywiście było to wręcz zabawne dla pozostałych aktorów, którzy bardzo dobrze wiedzieli, co się tam dzieje, a ja musiałam Nie chcę pan wiedzieć, by tu ciągle mnie straszy. To nie tajemnicze. Ale żeby też prawdziwie zagrało. Radio Conchita! I myślę, że między ludźmi i dzieci też to, zwłaszcza dzieci to dotyczy, na scenie już w próbach tworzy się jakaś magiczna moc odgadywania intuicyjnego, jak należy się zachować, jak wyczuć scenę. I te próby już były naprawdę niezwykłe, kiedy widać było, że wszyscy się temu poddają jakoś i no, grają w jednej drużynie w bardzo określonym celu, bo wyczuwają, jak bardzo jest to ważny temat i bez nazywania rzeczy po imieniu, wszyscy jakoś znakomicie wyczuli, co chodzi, w jakim to kierunku powinno iść. Dzieci się niesamowicie zaangażowały, zwłaszcza starsze dzieci, te, które zaśpiewały premierę, podeszły do tego z taką pasją i tak profesjonalnie, że to było moje wielkie, wielkie zaskoczenie, jak właśnie teoretycznie nieprofesjonaliści wspaniale potrafią się odnaleźć. No Jezu, nieprofesjonaliści. Po co to pierdolić takie głupoty? Dziadowa przez mikrofon mówi tutaj do wszystkich, że praktycznie nieprofesjonaliści. Przecież dziecko jest dzieckiem. Tacy, którzy uwielbiają się dzielić i odgradzać i stawiać pomiędzy sobą jakieś takie... No jak to zabrzmiało? Niech państwo popatrzą. Dzieci praktycznie ci, tacy, którzy to nie są profesjonaliści. A co, ty jesteś profesjonalistką? Przecież są tacy, którzy całe życie się uczą, jak to mówi Biblia, i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. No więc proszę mi nie mówić jakichś takich nielogiczności, takich... To jest obrzydliwe, żeby stara baba, która... No jędza, to jest jędza. Która demoralizuje dzieci, bo ona dziecka nigdy nie nauczy myślenia logicznego, zgodnego z prawdą. Praktycznie nieprofesjonaliści. Dziecko jest lepszym profesjonalistą od starej baby, bo przecież ja wiem dokładnie, że dzieci mają piękny głos i potem go dalej kształcą, a potem dalej go można zepsuć. I po co taki babsztyl tu się wypowiada i tamta jej przytaknie, przyklepnie, gdy dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, a żebrak do żebraka, a baba do baby. No przecież to jest obrzydliwe. Nieprofesjonalne. Ona jak to podkreśla,
już to dziecko to po prostu jakby wiedziało, o co chodzi, bo już to dziecko na szczęście nie każde chwyci, o co tu chodzi, ale dziecko jest przecież bystre i może być urażone, że ona zawsze będzie gorsza, dlatego dzieci chcą być od razu dorośli, dorosłymi, palą od razu papierosy, szpanują, ja wiem, po tym dziecku, po kurczaczku moim. No, ja mówię, dziecko, nie pal tych papierosów, bo to śmierdzi i to tyle tych pieniążków, zobacz, za te 15 zł to można kupić 3 kilo kurczaków, daj sobie spokój. No, i takie coś, no bo ktoś jemu powiedział, że przecież on jako dziecko to jest nieprofesjonalistą, jest niepełnowartościowy i dlatego taki ktoś, kto jest malutki, młody, młodziutki i niepełnowartościowy, to chce być nagle pełnowartościowy. To więc kupuje papierosa, kopci go. Ale takie dziadówy, ja po prostu bym skasowała już tę stację, no. Bo ona pozwala, ona dopuszcza, żeby taka baba gadała, ale bzdury. Dziecko, którzy, no to przecież nawet to jest oczywiste, że dzieci nie są profesjonalni. Ja może to powiem autorytarnie, ale po co to gadać? To można odwrócić, jeszcze inaczej powiedzieć, że tak samo jak i zakon mojżeszowy mówi, jak to do dziecka, nie dotykaj się do noża, bo skaleczysz, prawda? Nie wkładaj rączki do ognia, bo skaleczysz, tak? I dziecko jak dorośnie, to już tego mu nie trzeba powtarzać, prawda? Nie trzeba mówić, nie dotykaj się do noża ostrego, uważaj, bo się skaleczysz, nie dotykaj, nie wkładaj rączki tutaj do pieca, bo się poparzysz. Już tego nie trzeba mówić, państwo zobaczą. A dziecko samo wie, a no właśnie, bo to jak u dziecka ukształtuje się właściwie, prawda, system, układ emocjonalny, nerwowy, psychiczny, no, to dziecko będzie normalne. A jak będzie się kombinowało, wiesz, bo dzieci, które właściwie to nie są profesjonaliści, no daj spokój. Babsztyl obrzydliwy takie rzeczy gada, wiesz, że naprawdę, ja już myślałam, że nie wiem, no babsztyl to jest, babsztyl. Jak można takie rzeczy opowiadać, wiesz, dzieci, które nie są profesjonaliści, wiesz. Nie, no, profesja to jest samo dziecko, to jest to pierwsze, co się urodzi. To jest profesja. I żeby tego nie zepsuć potem. Bo co? Co nowego dziecku zaoferujesz? Co zmienisz u dziecka? No nic nie zmienisz. Lepiej, żebyś potem nie zepsuła u dziecka tego czy tamtego. A to babsztyl dopiero. Zobacz ty. Jaka baba obrzydliwa. Widziałaś ty? Jaka to baba? No kurczę, mnie to tak, wiesz, poruszyło i zdenerwowało. No ale to wynika właśnie z tego, że oni uwielbiają się po prostu dzielić. Oni lubią się dzielić. Takie dziady są. Masz system, no Żydzi kiedyś się dzielili, bo tak. Jak kapłan, no to jemu lepsze te kąski dawać. I rzeczywiście kapłani brali dla siebie mięso lepsze, a dla Pana Boga ofiary ślepe, ofiary kulawe, to tak i nawet między sobą zaczęli się dzielić. Między sobą zaczęli się dzielić. I to tak ładnie? No. Także proszę Państwa, to jest obrzydliwe, żeby tak, w ten sposób podchodzić do rzeczy. To jest obrzydliwe, no, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM, Tok FM, oczywiście, że Tok FM, oczywiście, że Tok FM, Radio Conchita.